Cześć moi drodzy, fajnie was widzieć na dzisiejszym odcinku, ale zanim go zaczniemy, chciałbym przyjść do was z konkretnymi informacjami, ponieważ już w tą środę ruszamy ze sprzedażą biletów na spotkanko. Widzimy się w Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie, więc 4 razy widzowie mamy okazję, żeby się zobaczyć, dlatego pamiętajcie, że już w tą środę możecie kupić bilety. Ostatni raz, kiedy było spotkanko, była mega energia, a teraz jestem przygotowany, żeby dać wam jeszcze więcej, dlatego zapraszam was z całego serducha na spotkanko. Chciałbym się bardzo z wami spotkać, także widzowie, do zobaczenia już niedługo. A teraz zapraszam na życie gangstera. Cześć moi drodzy, z tej strony Osmano, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i witam w serii Życie Gangstera, widzowie. Zostawcie 12 tysięcy łapek do godziny 23:59, jeżeli chcecie, żeby kolejny odcinek Życia Gangstera pojawił się już jutro o godzinie 17:30. Zasady są proste, dobrze je znacie, więc co kochani, zapraszam dzisiaj do oglądania Życia Gangstera. Halo moi drodzy, jadę właśnie teraz do Jacka, bo na ostatnim odcinku widzieliście, jak przykra sytuacja mnie spotkała. Mianowicie jakieś dwójka gówniarzy ukradła mi mój samochód, przez co nie jest w najlepszej formie. Nawet tutaj światła powypadały, zobaczcie. Trochę tak ryzykownie jechać takim samochodem, bo policja może zatrzymać. Więc tak nie wiedziałem, gdzie jechać, no bo w zasadzie jest dużo warsztatów w Los Santos, ale wątpię, żeby któreś obsługiwały takie samochody. Ja nigdy nie miałem do czynienia aż z takim samochodem, więc najlepszą osobą do tego będzie Jack. Jack, który ma mnóstwo takich samochodów, zresztą ma własne warsztaty. I tak myślałem, że może on mi się zajmie tym autem. Z drugiej strony nie byłem u niego 6 miesięcy, więc to też jest fajny pretekst, żeby się spotkać. Ciekawe, co u niego się zmieniło. I ciekawe, co u George'a, nie? Cześć. Co ci się stało, stary? Co? Chłopie, jak ty wyglądasz? A, trochę mi się przypakowało. Ty sterydy bierzesz chyba. Jakie sterydy? 6 miesięcy i taka klata? Które mam w sobie. No proste. Chłopie, dobrze wyglądasz, fajnie. Wcześniej z Raksonem żeśmy chodzili na siłownię. Jak? Rakson był na wakacjach. Taki właśnie Rakson jest. Dobrze wyglądasz, chłopie. Ja też, widzisz, no zmieniłem trochę stylówę. Popatrz na mnie. Tutaj łańcuszek no, zakupiłem. No widzę, właśnie nie pasuje ci do brody. No właśnie wiem. Muszę coś z tym zrobić. Dobrze, 6 miesięcy to jest trochę czasu, nie? Więc. No. Ty... Skąd ty to masz? To? No właśnie chciałem cię pochwalić. Skąd ty tego kuntasza masz? Co? Czemu on jest w takim stanie? No właśnie dlatego do ciebie przyjeżdżam. Nawet nie wiedziałem, co to jest za auto, bo... Kuntasz. Kuntasz to jest jakieś dobre, co? No to jest bardziej takie, bym powiedział, nawet kolekcjonerska edycja. Co ty gadasz? Ja takie auto mam? No, chcę je. Co chcesz za nie? Stary, no przestań. No stary, nie przestań, tylko no chcę je. Go nie można nigdzie dostać. Co ty gadasz? Ja nie wiem, jak ty żeś to zrobił, że tego żeś dostał. Gdzie ty żeś go dostał? No tutaj w Los Santos, Rax mi je jakoś zamówił, przyjechałem do salonu i zapłaciłem za niego 3 bańki. To ja pół stanu zwiedzam, żeby takie znaleźć i go nie mogę znaleźć. Co ty gadasz? Jakim prawem? No nie wiem, no. A teraz się zdenerwowałem, że miałem pod nosem takie auto. Nie widać tego twojego przejęcia, ale no, właśnie przyjechałem do ciebie w takiej sprawie, bo problem jest z tym, że jakaś dwójka gówniarzy mi wczoraj ukradła, bo zostawiłem je na Vinewood i pojechałem z Raksonem. I zaczął mi pikać, i wiedziałem, że są takie teraz technologie, że pika pilocik, jak ktoś nieautoryzowany rusza twój samochód. No i pikał mi, pojechaliśmy i gówniarze stary nim zaczęły zapierdzielać i mi go całego rozbiły. Ale mówię, że co, podoba ci się? Stary, ja mam deala. Co masz deala? Odwróć się. Od garażu, nie patrz w garaż, nie patrz w garaż, nie patrz w garaż. Okej, okay, widzowie, widzę, że Jack jest strasznie najarany na to. Dla mnie jest takie okej, okay, bardzo mi się podoba. Nie no, bardzo mi się podoba, jest konkretny. Ale Jack to ześwirował. On powiedział, że takie auto to chyba bardzo no, chciałbym. No, odwróć się. Uuu, no Lambo, takie jak moje. Prawie. Wow, ej, czekaj. To nie jest twoje. No widzę, czekaj. Nie no, też kozak, fajny no. Takie... Nie przekonuję cię, widzę. Znaczy, nie no, bardzo mi się podoba, tylko stary, ja się nie znam na autach. Dobra, poczekaj, nie przekonuję cię, to widzę, odwróć się. Znaczy, no Lambo dla mnie, widzę, przepraszam, ale ja się nie znam. Lambo dla mnie to jest po prostu Lambo. Ja nie widzę większej różnicy. No ten wygląda lepiej, ten co jest tutaj, ten. Do zestawu, dorzucę. Ale czekaj, czekaj, bo ja nie rozumiem, co masz na myśli, stary, bo co ty chcesz? E2 za tamten jeden. Czemu tak? Bo chcę tamto auto.
Ale to powiedz mi dlaczego. Pierwszy kolekcjonuje auta. A tamty jest kolekcjonerski. Tak. Kurde, no nie wiem, Jack, teraz. Mieszałeś mnie strasznie. Albo $1,000,000 i to Lambo, żółte. Nie no, ale teraz tak całkiem szczerze. Serio mówię. Ale nie, posłuchaj. To powiedz mi, ile to jest warte na lewo. Na lewo? No. Czy legalnie? No na lewo. Na lewo, ile... stary. Ja za nie dałem $3,000,000. Legalnie. No. A ile jest warte tamte? Tamto? Z półtora? A to plus co? To ma jakieś lepsze osiągi, czy co? To, co tu widzisz, to jest moja perełka motoryzacji. Wiesz, jakiego mam bzika na funkcie aut, nie? No. Każde moje auto jest porobione tak, jak tylko się da. Ale co to jest za wersja Lambo? Wiesz, co to jest? Co to jest? Aventador LP750. Nic mi to nie mówi, stary, ale okej. Stokowo kosztuje tak w okolicach 400 tysięcy. No to 500. Chłopie, no to jest straszna różnica. Ale to jest moja wersja. Moją wersję wyceniam tak na około 1,5 miliona, 1,6 miliona, coś w tych okolicach. No to okej. Jest porobiona na maksa, stary. Kurde, wiesz co, z jednej strony to tak, wiesz, no duża strata dla mnie, jakby nie patrzeć, ale ja, wiesz, ja nie jestem freakiem, nie? Dla mnie Lambo to jest Lambo i w zasadzie, no to też wygląda spoko, nie? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że ja jakby widzę, no może się różnią wizualnie, ale okej. Okay. Ale kurde, no to dlatego mi wczoraj chcieli ją ukraść tak od razu. No stary, to jest kąsek wśród złodziei samochodów, żeby takie coś zwinąć. To chyba niebezpiecznie też tym jeździć, nie? Też, dlatego ja takie auta trzymam gdzie indziej zupełnie. Dobra, to dogadajmy się inaczej. Bo ty tym autem raczej nie będziesz jeździł, je chcesz skonserwować, żeby stało. Tak, ale nie ukrywam, że może czasami bym się gdzieś przejechał, może na jakieś takie, wiesz... No to posłuchaj, no to zróbmy tak w takim razie na razie inaczej. Wezmę to Lambo, ale też chcę być współwłaścicielem tego Lamba na papierze. Okej. Okay. I do tego dorzucisz mi ewentualnie Bentley albo dopłacisz, jeszcze się zastanawiam. Mogę dopłacić bańkę. No dobra, albo dobra. Albo bańka, albo Bentley, nie? Dobra, to gadajmy się z tymi dwoma rzeczami, ja cię spiszę jako współwłaściciela, bo wiesz, bo jeżeli to ma zyskę na wartości, to kiedyś sobie najwyżej we dwójkę za ten. Oj, może. To tak zróbmy, to ja teraz kiedyś chcę to Lambo, stary. To tu stoi, stary, to, co tu stoi, może ci kupić, stary, z trzy domy. Na Winewood tutaj, te takie lepsze domy. To co, przyklepujesz taką mowę? Przyklepuję. Dobra, a ja się jeszcze zastanawiam, czy bańkę, czy Bentleya, okej? Okay? Dobra. Dobra, stary. Możesz chcesz jeszcze obejrzeć tego Bentleya, bo tak w sumie nie patrzyłeś na niego. No, w sumie nie popatrzyłem, masz rację. A on, no naprawdę, no stary Bentley, luksus. Wiecie, widzowie, ja to muszę tak rozgrywać, no bo kurde, z jednej strony fajnie mieć jeszcze kilka innych samochodów. Kurde, to jest super, super interes, widzowie, teraz. No stary, zobacz, widzisz to, to jest klasa sama w sobie, nie? No widzę, no fajny jest. Nie zdążyłem jeszcze w środku go niestety wymienić, bo denerwuje mnie ten brąz z tym białym. Aha. Nie zdążyłem niestety tego naszycia wymienić. Ale to jest kwestia kilkudziesięciu tysięcy, żeby to wymienić. Jak to z tyłu wygląda, jak dla jakiegoś szefa. I to nawet na górze ma ten. Dobrze to wygląda, no. Tutaj nawet VIP-a możesz przewozić, stary. Kurde, to już takie biznesowe auto. Pomyślę, okej? Daj mi trochę czasu. No spokojnie, ale no widzisz, klasa sama sobie, tylko ten brąz mi tutaj nie pasuje w środku, strasznie. To tapicerę można wymienić, nie? Ale to Lambo jest koza, chłopie. A no wiem. Mogę wsiąść? A wsiadaj, przecież już twoje jest prawie, nie? Aha, no tak, no w sumie. O, w środku też nie jest najgorzej. A posłuchaj, jak brzmi. Dobra. O, no to chyba rzeczywiście było coś zmieniane. No, żeby tylko wydech był zmieniany. O kurde, prawie odjechałem. No widzisz. Nie, no fajnie, no wiesz, dla mnie stary, to jest... ja bym cię nie skrzywdził w kwestii auta. Ode mnie gówna nie dostaniesz. Nie no, słuchaj, dobra, dogadajmy się tak. Jesteś współwłaścicielem tamtego w zamian za to Lambo i ewentualna bańka, ale to jeszcze ja przemyślę ofertę i się dogadamy. Dobra, na spokojnie. Czyli dzisiaj już sobie odjadę tym pomarańczowym. Tak. Masz kluczyki w środku, odjeżdżasz. Dobra, jakby tam urzędy, zadzwonię do mojego urzędasa i on tam wszystko załatwi, nie? Dobra, na spokojnie. Dobra, a czekaj, bo ja tak nie przyjąłem tutaj z tą handlować jeszcze, stary, czyli mamy... Dobra, odliczysz mi jeszcze trochę, bo naprawisz to? No trzeba naprawić, nie? Ja to się boję, ile części za to wyjdą, no ale naprawię. No dobra. Chciałem się coś zapytać jeszcze, co tam w ogóle u ciebie, no bo zmieniłeś się trochę, nie mieliśmy czasu pogadać. Ty też się zmieniłeś. Znaczy no, ja byłem na tych wakacjach, nie? Tak ciekawe no, było. No ja też miałem wakacje z George'em chwilę. Ta, co u niego? Jak mody? A w porządku, trochę wydoroślał bardziej, już mniej szczeniacki się wydaje.
Dobrze, super. I mniej arogancki wobec mnie. A, tak to po staremu. Nastolatki, nie? O, dokładnie. No dobra. A ty okej, jak się trzymasz? Wiesz co, no na razie to połowę personelu z domu zwolniłem. Sam staram się zacząć normalne takie życie. Sprzątam tą chatę sam, wiesz. No wiesz, no cały czas żyłem na czyjejś łasce, tak to ujmę. Przejrzałem trochę, wybacz, na oczy i trochę też mi brakowało takich codziennych, normalnych czynności. Oprócz biegania, jeżdżenia, strzelania i zabijania ludzi, nie? Dobra. Jak zwykle. Ci dziękuję za ten wspaniały interes. Ja jestem już na mieście, więc jak coś, to jestem skłonny do działania, nie? Dobra, także spokojnie. Pamiętaj, to ja spadam w takim razie. Jesteśmy w kontakcie. Dobra. Papiery też podeszę, hej. Dobra, miłego, hej. Kurde, widzowie, kto by się spodziewał, że przyjadę jednym Lambo, a wyjadę drugim Lambo. Tak szczerze, widzowie, to jest kozak pomysł. Gdybym ja jeździł tym samochodem czarnym, to ja bym go zajechał. Ja totalnie się nie znam na autach, ale skoro Jack mówi, że tak jest, wy też coś tam w komentarzach pisaliście, że tamte Lambo to jest w ogóle inny poziom, widzowie. Więc może lepiej, żeby zostawić je u Jacka. Ja i tak teraz będę miał Lambo, chociaż to są moje pierwsze egzotyczne samochody w tej serii. Kiedyś miałem chyba Infernusa Klasika, ale teraz to są Lambo, dosłownie Lambo. No muszę przetestować, jak ten jedzie w ogóle. Wow, 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 dobra, ten też, widzowie, ma moc. Wierzę Jackowi na słowo, zobaczcie. Każde auto, które biorę od Jacka, to ono jest modyfikowane. I zobaczcie, jak jest w tym przypadku, no. Może mam mniejszego minimalnie buta niż tamtego, ale to i tak dalej ma buta, widzowie. To są super kary. Także powracając do tego, co mówiłem, rozsądnie jest po prostu zrobić siebie współwłaścicielem z Jackiem, bo Jack będzie o to auto dbał, on będzie wiedział, jakie są najlepsze ceny rynkowe i po prostu te auto będzie dopieszczone pod każdym calem. Może jeszcze bardziej je podkręci. Natomiast my po prostu tam kiedyś w przyszłości zgarniemy dodatkowe sianko i od czasu do czasu może też nim pojeździmy. Ale w zupełności myślę, że to auto mi wystarczy. I teraz moje pytanie do was. Czy bierzemy drugie auto Bentleya, czy bierzemy $1,000,000 dodatkowych? Widzowie, wszystko zależy od was. Czyli jak już tamte rzeczy mamy za sobą i ja się zaczynam afiszować swoim nowym, kolejnym samochodem, muszę podjechać do gangu Families, bo jak wiecie, ostatnio tam byłem chwilkę pogadać, nie mogłem trafić na Logana, ale muszę tam znowu podjechać, żeby zacząć podejmować jakieś konkretne działania. Dobra, widzowie, to są bestie same w sobie, te samochody. Halo? No halo, cześć. Cześć. Jadę do ciebie. Kogo? Jesteś na dzielnicy? Jestem. Dobra, to zaraz będę, hej. Co to było w sumie tyle z tej całej chwili? Ulala. Co to podjechał? Co? Jestem, siema. A, ten. Czekaj, ty nie miałeś innego auta? No właśnie miałem, ale kurde, Rax, ty to jesteś jednak idiotą, nie? Czemu? Rax, widzę, że perełki zaczęły się nosić z wakacji. Zaczęły. No, powracając, stary, ale żeś mi dał interes, Rex, chyba życia z samochodu. Co ci się stało? No, pojechałem do Jacka z tamtym Lambo, co ty mi pokazałeś kupić. Co, i oddałeś mu? Nie, właśnie nie. Myk polega w tym, że jak Jack to zobaczył, to powiedział, stary, skąd masz to auto? Okazało się, że tamte Lambo jest jakieś kolekcjonerskie, czy coś w tym stylu, i że jego wartość to rzeczywiście są 3 miliony, co mi mówiłeś, ale powiedział mi, że na przestrzeni lat będzie jeszcze większe. Więc dogadaliśmy się, że jakby on zostanie współwłaścicielem, a za to dał mi, za tą połowę, dał mi drugie Lambo, które jest warte 1,5 miliona i jeszcze chce mi zapłacić 1 milion gotówce, albo wziąć Bentleya, ja muszę się zastanowić. No i w sumie przez ciebie mam teraz 2 Lamborghini. I jeszcze możesz mieć Bentleya. Tak, jeszcze mogę mieć Bentleya, no nie wiem, no jakiś dobry dzień chyba, ale powiem ci szczerze, że dobrze się stało, że mu dałem tamte auto, bo jeżeli one rzeczywiście jest takie warte i może być ten, to ja bym je zajechał na ulicy. A tak to mogę sobie tym jeździć, nie? No dobra, no. Szkoda w sumie, nie? Bo to miał być prezent. To dalej jest, ja nim mogę dalej jeździć. Rozumiesz? Tylko, że rozsądnie jest je zostawić. No dobra, szaję. Jak będę miał jakąś dowaloną chatę kiedyś, gdzie będę mógł sobie postawić kozak auto w garażu dla szpanu, no to wtedy postawię tamto Lambo, rozumiesz? A wiesz, że masz jeszcze mój garaż, nie? No wiem, no ale on nie jest kozak. Nie, no żartuję, Rax. Ale wiesz, kiedyś będę miał swoją willę, to może sobie willi postawię w salonie, wiesz? No jeżeli ci nie wysadzą tej willi, no co? No, poza tym muszę się nauczyć jeździć takimi autami, jak tamto już zostało rozwalone, to lepiej, żeby porozwalać te niż tamte, nie? Bo części są strasznie drogie. A ty co ty w ogóle tutaj robisz? Miałem... W sumie przyjechałem z Rzeźkim. No. Prosił mnie, żebyśmy zobaczyli, co tu się dzieje na dzielnicy, bo dawno nie było, no to...
Przejechałem z nim, bo się co no i wiem. Co tam, guys, co u was? No nudy, no, coś tutaj grzebią w samochodzie, no widzę, że jest spokój, ale no, fajnie, fajnie się tu zbroił, panowie. No, Kuki, a ty fajne jak życie. To? No, wszystko w porządku, no. Na razie nie angażuję się w to bardziej przestępcze, w sensie bojową strefę, ale z tego, co robi Logan, to robi to bardzo no dobrze. Właśnie, a co z Loganem, bo ja go już kupę czasu nie widziałem. W sumie to nie wiem, ale chyba szkoli jakiegoś gościa. Aha, no my dobra. Go widzieliśmy, oni jeżdżą cały czas po mieście z jakimiś tymi typami i tam szkolą ich, nie wiem. Cześć z nim gadą. No dobra, okej. Okay. A co z Wagosami? Bo mnie to podczas twojej nieobecności to można powiedzieć, że się odrodzili, ale no dalej są pod nami, no dalej są jakby, mamy z nimi sojusz taki. Twoje Lambo jakby wygląda jakby należało do Wagosu. Bez kitu, no może farbuję na zielono albo na jakiś inny kolor, zobaczymy. Niebieskie mi tak chodzi po głowie. No, zobaczymy, zobaczymy. Niebieskie Lambo? No, takie guma balonowa, coś w tym stylu. Czekajcie, mam wiadomość. O cholera, części do tego chodzą po $500,000. Ja pierdziel. To dużo. Nieźle. No, sporo. Strasznie. No jak coś planujecie z tymi wagosami w końcu, tak zbaczamy no właśnie. Tematu. Co jest grane? To na razie jeszcze kończymy się zbroić, zbierać ludzi, no i no ten. Na Baldasu. Aha, już myślałem, że dzisiaj chcecie atakować. A co robimy w Agosie? Bo ja bym zobaczył, jak oni teraz działają, jak wyglądają. Czy się zebrali, czy się nie zebrali. Czekaj, wykonam telefon. No dobra. Czy są w stanie się spotkać teraz? Kurde, co kochani myślicie o takiej gumie balonowej? Taki mocno niebieskie, taki jasno niebieski, jaskrawy niebieski kolor. W sumie sam nie wiem, ten pomarańczowy też jest fajny. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Ty, Dwayne. A propos, pamiętasz moją przyszłość, nie? Dobra, opowiadałem. To Zak, tak? To Zak, tak? Patrz, no zacząłem tworzyć bomby znowu. Dobra, pogadamy, no. Mogą się spłatkać na blokach. Na blokach? No dobra, to podjedźmy. Chcesz się przejechać ze mną, Kuki? No, pytasz, a wiesz. Siadajesz. Dawaj. Przydam się odstawę. Jedziemy na tereny Wagos. Na ich ośkę, czy gdzie? Tak, no na bloki. Opie, to też dobrze jeździ. Ty jechałeś ze mną tym czarnym, czy nie? Nie, nie miałem okazji. No, brzmi pięknie. Jeździ się jeszcze lepiej, uwaga, patrz. Przy twoich umiejętnościach driverskich myślę, że to auto długo nie pożyje. Co ty gadasz, patrz, chłopie. Patrz, czy policja nie jedzie, stary. Gotowy? Tak. Wow, no. Uwaga, przyspieszamy jeszcze. Oj. O Boże, on go zabił. Była blisko. Trzeba to wykręcić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że jeżdżę tak po South Central. Jeszcze żółtym autem. Widać, że z wakacji wróciłem. Jeszcze głupoty w głowie. No sam. Ej, stary, jak to wygląda. No jedź, no, baranie. Dobrze. Idealnie się wpasowywujesz tutaj. Może tak to miało być, stary. O, witaj. Cześć, panowie. Witam. No, kurczę, po długim czasie. No, witam. A wy też tutaj nieźle się zbieracie. Chciałem zobaczyć, jak tam moi podopieczni się trzymają. Wszystko okej? Okay? No, jest trochę przez te 6 miesięcy, no to wiadomo, lepiej jest. Czyli co, jesteście w końcu silni? No, trochę bardziej, ale no... Nie wiem, czy wystarczająco, żeby z balasami dać radę. Mamy czas na razie. Dobrze, ja tylko się upewniam, panowie. Potrzebujecie czegoś na dniach, bo my wracamy do gry tutaj z moim przyjacielem na lewo. Więc będziemy skłonni, jak chceś coś podziałać, coś pozałatwiać, jeżeli oczywiście potrzebujecie. No w sumie to trochę karabinów by się przydało, bo no... W sumie ja też mam pytanie. Trochę nowych osób jest, a broni nie ma. No dobra, dobra. To pamiętajcie, że jak coś, to możecie na nas polegać, co nie? Więc fajnie by było, jakbyście po prostu kontaktowali się przez QuickJ'a czy coś, albo zmienimy się w sumie bezpośrednim kontaktem. Tak jak mówię, ja wracam do gry, jestem skłonny do działania, mam dużo pieniędzy, więc działajmy. Jak nie odwiedzał cię nikt ostatnio? Nie. Dobrze. Ballasi się ukryli w cieniu na razie. Dobrze, Balasi. No właśnie, dokładnie to, co mówi Rax.
Dobrze, panowie. To super was widzieć, takie całe okazałości i będziemy działać. Jak coś, to dzwońcie. Quick, przekaż mój numer dla tutaj dla kolegi. Nie się kontaktujesz do mnie bezpośrednio. Jesteście gotowi, żeby zacząć ze mną współpracować? Rax, pojechałbyś ze mną? Słucham? Jeszcze raz? Pojechałbyś ze mną, Rax? Gdzie? Albo w sumie, wiesz co? Mogę pojechać, ale powiedz gdzie. Dobra, ja ci wiesz co, jadę odwiedzić znajomego, jadę Dave'a odwiedzić za tą ostatnią akcję, wiesz? Zapłacić mu chciałem coś, kasę mam. Nie mogę się przyjechać. To jest ten, który domniemania miał zginąć na akcji. Tak. Nie, przestań. No dobra, mogę go zobaczyć w sumie. My jedziemy do Dave'a, Kuki. Tak, i też rado ogarnąć jakieś bardziej opancerzone auto? Bo zapomniałem, że Logan się pytał właśnie. Coś pokminimy, nie? O, fioletowe auto. Balasie. Wracając do tematu, może mogę wam paragony poogarniać, ale paragony będą trochę kosztować. Dobra, pomyślmy na tym. To są szybkie samochody, ale opancerzone, więc... Ile? A ja, do czego potrzebujecie to auto, może tak? No, na jakieś akcje. No, jakieś akcje, no nie wiem. A ile ten paragon jeździ? Ile on ma miejsc? Dwuosobowy jest, bo mówię, wyścigowy. Nie, to dosyć, trzeba czwórkę, ale... trzeba im czwórkę, stary. No to w takim razie mogę spróbować zaproponować wam Balerię drugą, opancerzone. No Baler myślę, że lepszy. Albo Kurumy. Albo Kurumy opancerzone. Kuruma chyba za mocna, chłopaki chyba nie ogarną. Dogadamy się. No. Dobra, nie tutaj. Słuchajcie widzowie, no Gang Vagos nieźle sobie radzi. Dlatego powiedziałem im, że teraz bezpośrednio mogą się ze mną kontaktować, bo to jest już mocny gang, który wrócił do sił i fajnie jakby ze mną stricte współpracował, więc wtedy mamy Families i mamy Vagos. Nieźle, co widzowie? Ten powrót jest totalnie spoko, ale wiecie co nie jest spoko? Wygląd Raxona. Totalnie ten nowy, ja nie mogę się do niego przyzwyczaić, nie pasuje mi trochę to, nie? Tęsknię chyba za starym ubiorem Raxa. Ale on też widać, że odżył. Może to jest jakaś część gry, widzowie, bo na przykład jego miałem przebadać przez te ostatnie miesiące, co nie? Ale powiem wam, że nie umiem go wyczuć. Rax jest... Myślę, że Rax wie, że my coś chcieliśmy zrobić i on specjalnie tak gra. To te ubiory i ten lifestyle trochę do niego nie pasuje. Albo rzeczywiście się zmienił. Tak sobie myślałem, Rax, że za tą ostatnią akcję należy mu się dość kasy. Odpaliłbym mu z 2-3 bańki, bo to dzięki niemu mamy tą siano, stary. Dla niego to będzie no dużo, a ja też się chcę lepiej z tym czuć. No dobra, dobra. Możemy spróbować. Bo z tego, co mi tam podawali adres, to mieszka gdzieś tu w okolicy, stary, a ta okolica nie jest najlepsza, nie? No, w sensie, że on się stąd wywodzi. W ogóle, widzowie, to jest wasz pomysł, żeby dać pieniądze dla Dave'a, ja bardzo chętnie mu je dam. Bo macie rację, Dave zasłużył na te pieniądze. A ty wiesz, gdzie on mieszka dokładnie, czy potrzebujesz, żebym go szybko namierzył? Znaczy, ja wiem, że gdzieś tutaj. Zadzwonię do niego, poczekaj. Dobra. Po co masz wszystkich namierzać, jak mogę do niego zadzwonić? Cześć, buongiorno. Dave. Buongiorno. No słuchaj, jestem... ja szukam twojego domu, wiesz? Jestem za motelem Davis. Wiem, że gdzieś tu w okolicy mieszkasz. Gdzie powinienem podjechać? Obok powinien być... mieszka naprzeciwko takiego wieżowca, takiego budynku. Wyślij mi nawet GPS-a, będzie dobra, najlepiej. Dobra, wyślę ci. No, na razie. Okej. Okay. Dobra, wyślij mi GPS-a. Ale gdzieś tutaj mieszka. Drax, nawiguj mnie. Dobrze jadę? Tak, tu w prawo. Tu w prawo? Prawo, no. Tutaj w lewo będziesz skręcał. W lewo, lewo. Tutaj obok strażnicy? Tak, tak. No dobra. No i pierwszy zakręt w prawo. Nie, jeszcze. To on tutaj mieszka, aha. No to jest jeden z tych domów po prawo. To są te tereny, kiedy my gdzieś mieszkaliśmy. My mieszkaliśmy tam prosto, czy wy mieszkaliście. Ja to dobrze pamiętam. Ty tutaj chyba jest na prawo, nie? No, widzę, że jego... Aha. Jego tata wprawiony w boju alkoholowym. Czekaj, przestań. Nie mów tak, stary, co ty? Proszę. Wiesz co, zaparkuję tak, żeby tej ulicy nie zamieszkać, żebym sobie nie zaśmiecać, żebym sobie też nie porysował podwozie. No jak ty dbasz o ten samochód. No stary, nigdy nie miałem takiego auta. Będę dbał, chłopie. Pora zmienić priorytety. Przestań. Mam dobre priorytety. Pieniądze to nie wszystko. No, zdziwiłbyś. Cześć, Dave. Siemanko. Cześć, dobrze cię widzieć. Tutaj mieszkasz? Tak, tu mieszkam. Widzę, że macie też pokoje do wynajęcia, co? Pewnie ciężko z pieniędzmi. Ja ci powiem, że z pieniądzami to jest krucho, strasznie. A tam to kto to jest, tu? Moja rodzina. Tak, ale to kto to jest? To jest mój ojciec, wypowiedź. Co ty gadasz, twój tata? Tak. A to młodziutki jak na twojego tatę. Wyglądasz starzej niż on. No, zajechany jesteś. Poczekaj, Dave, zagadam do niego. Po prostu się bierze, jak ty wojny. Panie z tatą Davida, co? No, jestem.
A co się dzieje? Nie no, David to mój bardzo dobry kolega. Dumny musi być pan syna, prawda? No bardzo, no wojskowym jest. Tak sobie tutaj mieszkacie we dwójkę. Nie najlepsza dzielnica, żeby sobie spokojnie żyć. No taka niebezpieczna. Bardzo. A we dwójkę tu mieszkacie czy jeszcze coś? Bo widzę, że macie pokój do wynajęcia. No wynajmujemy pani takiej pokój jeden. Poczekajcie chwilę. Kurde widzowie, no te pieniądze zrobią dla Davida jak idealne, no. Patrzcie się w jakim on domku żyje. Nie no, nie może tak być. Ile chcesz mu zapłacić? Stary, dam mu 3 miliony dolarów. Dobra, bagażnik jest z przodu, jak coś. Jak nigdy nie masz tego samochodu, to cię oświeca. Ty, cholera. No. Podjechałbyś, stary, po kasę, bo zostawiłem Jacka w Lamborghini. Dobra, to poczekaj, zaraz wrócę. No. Rak zaraz przyjedzie. Co tam, Dave, jakie plany na najbliższy czas? Odpoczynek i odpoczynek. O, witam, a pan to kto? The Dwayne, kolega Davida. Znamy się od lat. Że tak powiem. Chyba się właśnie nie znam. Ja pani też nie znam. Kto to jest? To jest właśnie ta osoba, która pokój wynajmuje u nas. Aha, no dobrze. Może piwa? Nie, dzięki. Prowadzę, wiesz, więc lepiej, żebym nie pił. Co? Ja ci powiem tak, że dalej po tej akcji z tym helikopterem, dalej by mnie znaleźli, kto to prowadził. Tak, to dobrze. Lepiej, żebyś mi to wiedział. A to pan jest Dwayne? Tak, to ja jestem Dwayne. Nie przedstawiłem się, przepraszam. David sporo panu opowiadał. To chyba to dobrze czy źle? Nie wiem jak to odebierać. No trochę panu zawdzięcza. Ta, to raczej ja mu zawdzięczam i to sporo. Mamy taką niewpisaną współpracę między sobą. No Dave, no to my się znamy z Dave'em z tej z osiedla ogólnie, nie? Razem tam jeździliśmy na rowerach, jakieś inne rzeczy, a potem no Dave został tym wojskowym, ja zacząłem prowadzić jakieś tam interesy, zaczęły one mi działać i Dave mi też bardzo jakby tam z nimi pomagał, więc też mam duży dług u Davida właśnie, może kiedyś go spłacę. No ma pan teraz bardzo silnego kolegę, no, w wojsku jest. No to tak, no ja tego w ogóle nie neguję. Miło było pana poznać. Również, o chyba jedzie Rax, poczekaj chwilę Dave. Dobra, poczekam. Masz to? A ja sobie walizę wziąłem. Dobra, to chodź. Ile to miał być? Trójka. Wziąłem 3,5. Dobra, nie będzie. 500 koła ode mnie. A, no dobrze. Za beznadziejne zachowanie. Słuchaj Dave, bo mamy taką sprawę z Raxem dla ciebie. A jaką? Mikołaj w tym roku przyjdzie wcześniej. To dla ciebie David, podziękowania za to co ostatnio dla nas zrobiłeś i jakby... Jest. No żadne pieniądze, no to ale dla co ciebie. To jest w tej walizce? No otwórz sobie, to dla ciebie stary. Okej. Okay. Już otwieram, dajcie mi chwilkę. Okej. Okay. Pewnie bez emocji. Ale co, 3 miliony mi dałeś? Jak policzył szybko. No tak, no to dla ciebie Dave. To jakby wygrałem to rotka i to jeszcze podwójnie. No tak, stary, to dla ciebie, ode mnie od Raxona w ramach podziękowania. A przydadzą mi się teraz te pieniądze, bo planuję kupić nowy dom, za to sobie kupię nowy dom, nowy samochód. No stary, no, kupuj co ja chcesz. Ja bardziej się skupił, stary, nad dobrą swojej rodziny, a nie nad nowym. No samochodem. To dlatego powiedział, że kupi nowy dom, stary. A samochód na dalszy plan bym odstawił. Chłopie, za 3 miliony dolarów? Helikoptery, po co ci samochód? Ale 3 miliony dolarów ma, co ty gadasz, Rex? Za 3 miliony dolarów muszę twoje Lambo kupić. Chłopie, ale on nie musi kupować Lambo. Dave, za te pieniądze możesz dobrze zainwestować, kupić sobie większy dom, naprawdę większy i na samochód też ci wystarczy. Nawet na auto dla rób twojego co chcesz, taty. Stary, są twoje. To są twoje pieniądze, to są jakby podziękowania od nas, stary. Dave Terminator to chłopie zasługuje na dobry payday, to nie? No tak jak po ostatniej akcji, że przeżyłem i nic się nie stało. No dokładnie Dave, dokładnie, dlatego słuchaj, to są pieniądze dla ciebie, gdybyś potrzebował mojej pomocy, żeby znaleźć jakieś inne lokum czy coś, to dzwoń, ja ci pomogę. Ja muszę Dave jechać, po prostu mam mało czasu. Dobra, jeszcze raz, dzięki bardzo, bardzo dzięki. Nie ma sprawy Dave, to dla mnie przyjemne, stary. Dziękuję, na razie. Dzięki, cześć. Tak się Rax czyni dobro. No i widzisz, dobro można uczynić pieniędzmi. No... Nie zmienię swojego nastawienia, dopóki mnie jakoś nie przekonasz. On też nam, stary, pomógł. Więc te pieniądze mu się należały, powinniśmy mu jeszcze więcej zapłacić. Wystarczy mu tyle. Ty, ale tak chciałem zapytać, no bo skoro ty taki inwestor jesteś, tam z tym Franklinem zbudowaliście tą wieżę, to Franklin też teraz jest nieźle dziany, nie? Nie, zabrałem mu wszystkie pieniądze z tego.
Jak to mu zabrałeś pieniądze? No bo się jeszcze nie odezwał w sprawie podziału, więc uznaję, że to jest moja działka. Co? No bo nie odzywał się jeszcze w sprawie podziału tego 45 milionów, więc stwierdziłem, że zostawię sobie te pieniądze. Ale to nie no, stary, to powinniśmy zapłacić. Ale to czekaj, to wy jeszcze musicie się spotkać i przekazać mu pieniądze musisz, tak? Tak jesteś dogadani? Tak. Aha, no dobra, bo ja myślałem, że ty mu po prostu przywłaszczyłeś te pieniądze. Dobra, nie no, to... po części sobie przywłaszczyłem, ale wiesz, co chodzi. Większej części na pewno mu nie oddam. No to ile jest dla Franklina? Nie wiem, z 15, baniek. No to nie wiem, no to skontaktuj się z nim, nie? Jasne, spokojnie. Ja tam nie wchodzę w wasze sprawy, bo to nie jest moja sprawa, nie? Ale mam nadzieję, że jak robisz z nim interesy, to jesteś uczciwy. Będę uczciwy. Całe życie jestem uczciwy. Wysłuchajcie, widzowie, bo ja widziałem tam ostatnio wysyp w komentarzach, że co ja robię, ale widzowie, po pierwsze, ta willa Draxona to jest willa Raxa. Ja jej nie kupiłem, to jest dom Raxa. Mnie po prostu zaprosił, żebym tam mieszkał. Po pierwsze, po drugie, ja w ogóle nie wiedziałem o tej sprawie, że tam Franklin ma jakiś dług i Dwayne dalej o tym nie wie. Więc generalnie to już zależy od Raxa, czy on mu da mu te pieniądze, czy nie. Ja nie mogę na nim tego wymusić, wiecie, bo to też nie jest moja sprawa tak naprawdę. On się dogadywał z Franklinem, to on powinien to z Franklinem rozwiązać, no widzowie. To, że ja jestem kumplem z Raxem, to nie znaczy, że ja będę patrzył w portfel cały czas, nie? Więc jeżeli chcecie, żeby Franklin odzyskał te pieniądze, no to ciśnijcie kalucha w komentarzach, żeby zajął się Raxem. W takim razie, to jest chyba najrozsądniejsze wyjście, widzowie. A nie mnie, bo ja tu nie jestem niczemu winny. Masz jeszcze chwilę? Mam, to gdzie mam? Bo ja bym podjechał na fabrykę. O Jezus. Na fabrykę? Po co? Ale tu śmignąłem, muszę zamknąć, stary, tą fabrykę. Muszę... uważaj. No przejęgnąć ją muszę, stary, już tam kłódki wymienić, to, bo... No stary, to nie działa. Tina, nie wiem co z Tiną, hopy, nie mogę się do niej dodzwonić. Może spróbujemy jej poszukać, nie chcę, żebym ją namierzył. Ale to nie, jest okej, ona odbiera od innych osób, ale ode mnie nie odbiera. No to w takim razie trzeba to załatwić. No, trzeba to załatwić, nie wiem jak, może do rekina zagadam, wiesz? Rekin ma ja dobry kontakt. Ja, stary, nie próbował gadać, ja po prostu ją namierzył i skonfrontował, bo... Może do niej przyjadę jakiegoś, nie? Spróbuj, a wiesz, gdzie ona w ogóle przysiaduje? No właśnie nie wiem, muszę z rekiną zagadać. No dobra. Bo wiesz o co chodzi, no bo ona trzymała tą firmę w kupie. Ja bym mógł zatrudnić nowe osoby, ale kontraktów brak, stary. Jak miał kontrakty i by się ludzie interesowali w mieście tą firmą, to by miało sens, ale nikt do mnie nie dzwoni. Ja szczerze nie wiem, czy to... Kurde, no ciężko jest prowadzić biznes w tym mieście, nie? Już miałem... Ja może inaczej, Rax. Ja prowadziłem Ammunition i prowadziłem teraz to. I uważam, że broń w tym stanie to nie jest aż taki dobry biznes. No bo nikt na broni nie kupuje na legala, stary, bo to kosztuje krocie. No właśnie, no i nie wiem teraz. Muszę znaleźć jakiś inny zawód. Ja na przykład w porównaniu do ciebie miałem na pewno więcej zamówień na czarnym rynku, jeżeli chodzi o bronię. No mogę sprzedawać w sumie też tak, tylko że ciężko będzie ukryć tą bronię K2, nie? A z drugiej strony... To nie będzie aż taki ciężki, stary. Okej. Mamy niewykrywalne dziuple w mieście. Jak tak mówisz, to można pomyśleć. Mogę cię wkręcić, stary, na forum, jeżeli tylko będziesz tego chciał. No dobra, to ale to już będzie zależeć od ciebie, jak to będziesz prowadził. To wiesz co, to ja wezmę tylko papiery, w razie będę trzymał je w chacie. O, czekaj, dzwoni do mnie jakiś dziwny numer, stary, czekaj. Dobra. Halo? Dzień dobry. Ja miałem zadzwonić. Z kim mam przyjemność? Z kim? Pablo. Kim jest ten Pablo? Pański kolega kazał mi do pana zadzwonić, ponieważ on aktualnie pracuje, jest bardzo zarobiony. I jest, czy jest możliwość spotkania się w takim wypadku? Wszystko tam, byśmy porozmawiali na miejscu, nie przez telefon, takie rozmowy. Jaki kolega, bo nie rozumiem za bardzo. No ten taki, wie pan, taki wysoko postawiony w służbach. Aha, okej, no dobrze, no mogę się z panem spotkać, ale gdzie? No, w sumie mogę to podjechać tam do was. Znaczy nie, to ja bym wolał się z panem spotkać w jakimś miejscu. Może mi pan wskazać miejsce, to się spotkam. Dobra. Ja zaraz wyślę lokalizację po prostu. No dobrze, to proszę wysłać. Dobra. Dzwonił do mnie gość od wtyki, jakiś dziwny typ miał głos. No i co tam chciał? Nie wiem, że chce się spotkać w imieniu wtyki? No może się spotkaj, no może coś chce ważnego. No wiem, chciałem podjechać. A gdzie się umówiliście? No nie wiem, właśnie ma zadzwonić, wiesz? Poczekam chwilę tutaj. Okay. W takim razie nie będę jeszcze wjeżdżał na fabrykę. Kurde, widzowie, dlaczego wtyka tak... Ostatnio nie mogę się z nim skontaktować. Trochę mnie to tam, że tak powiem, stresuje, no bo mamy duże plany. A nie mogę z nim gadać. O, wysłał mi lokalizację. Wyjedźmy. Ja pośpię w samochodzie, nie będę ci przeszkadzał. Daleko, no dobra, to jadę. Kurde, skubany. Dobra, jadę tam szybko, widzowie. Tym samochodem tutaj wjadę na jakieś dwupasa, zaraz czy coś, tam zaraz będę. Muszę przetyrać to auto jeszcze na jakieś prostej w końcu, bo nie miałem jeszcze okazji, ale dwie paki już mamy, nie? A wiesz, może albo nie spodziewasz się jakiegoś tematu tej rozmowy?
Znaczy, no, mam kilka niezamkniętych tematów z nim, ale nie wiem, czego się spodziewać w 100%. No czekaj. Ale to auto się dobrze trzyma drogi. W porównaniu do tamtego, co miałem, stary, to tym można robić cuda. Chyba o to chodzi w tych sportskarach, nie? Dobrze, że ci się sprawujesz, że... No nie mam takiego doświadczenia, jak ty masz w takich samochodach. O, tam stoi pod schodami, ty są? Nie wiem, nie widzę, gdzie... Nie, bo tu dużo ludzi stoi, tam masz pod tymi na siedzenia. Chodź, sprawdzimy. Ten, co się tu kręci, tak? No, ten albo ten, tam pod tymi namiotami siedzą ludzie. No, może ten. No, ze mną. Aha, dobra, bo nie wiedziałem, czy mam podchodzić, czy nie. To ja. Pan też w służbach, czy o co chodzi? No, powiedzmy. Pan wygląda w sumie jak wtyka trochę. Ten sam ryj macie praktycznie. Bracia, jesteście kuzynami, rodzina? Nie, nie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, przyjaciele. Znamy się od nawet szkoły policji. Tak? Powiedziałbym, że jesteście tak. Jak bracia, no ale dobra, co tam? Dobra, takie szybkie pytanko. Już gotowi jesteście na atak na Toyota Rubio, czy nie? Kurde, to widzę, że rzeczywiście dał ci ten. Ja mówiłem twojemu przyjacielowi, że jak będzie gotowy, ma mi dać znać. 6 miesięcy no czekałem. To, nawet na wakacje wyjechałem. No to już jest gotowy. No to dajcie mi kiedy, co i jak mam być gotowy i będę działał. Ja też jestem gotowy, no co ci mogę więcej powiedzieć? No to wiesz, nawet na jutro można wszystko załatwić i lecieć. Dobra, niech wtyka się ze mną, znaczy wtyka, niech pana przełożony się ze mną skontaktuje, jak on już będzie mógł. Ja chciałbym z nim to obgadać, a nie z panem. No dobra, dobra, jak będzie, no tylko mówię, no bo pracuję, więc też dlatego to tak dużo długo trwa, tak? No dobra, no ale skoro jest gotowy, to powinien do mnie zadzwonić. Coś jeszcze? A, i jeszcze pytanie z tym, no. Ushia, ta, no. Aha, może nie, nie tak głośno, cholera. Tak, tak. No, co z nim? Z nim już dalej coś działacie, czy nie? Tak, dalej aktualne. Jak będziecie dobra. Coś wiedzieć, to dajcie mi znać. No dobra, no dobra. No, na razie. No, na razie. Boże, to nic się nie dowiedziałem. Jaki to sens miało to spotkanie? To ja powiedz mi, tam... No? Z tym Ushio, to co tam się kręci w końcu? Bo wiesz co, no... Zaciekawiły mnie te opowieści. Jakie? Jakie? No tym Ushio, tam kiedyś do mnie dotarło, że on był jakimś gangsterem, coś tam dalej, jakieś inne duperele, no nieważne zresztą. Po prostu wiesz, tak żeby nie zajmować ci głowy nikomu innemu, to po prostu grzebię. Staram się ustalić, czy on żyje, czy nie żyje. Takie duperele. I coś znalazłeś w końcu, czy nie? Na razie nic nie wiem. Jakiś trup, cokolwiek? Nie, no mówię ci, że nic nie wiem. Jakbym wiedział, no, to bym ci powiedział. Nie, no dobra, to fajnie. Właśnie ciężko jest ustalić cokolwiek o nim. Bo nie wiem, szczerze mam takie przeczucie ostatnimi czas, że gdybym miał zginąć, to zginąłby w tamtym samochodzie, wiesz? Nie, no rozumiem, jasne. Możliwe. Zowie, tak coś wyczułem niepewnego od Raxona, ale specjalnie tak powiedziałem, że nic nie wiem. To był chyba zły pomysł, żeby tutaj jechać z Raxem. No ale dobra. Może nic z tego nie będzie. Ale jesteśmy ze sobą szczerzy, tak? Pomimo wszystko. Nie no, tak, czemu nie? Nie no, dobra, no i super. To mi się podoba. No, spokojna głowa, Rax. Masz może jakieś suwa stary czy coś? Zmieniłbym to Lambo na chwilę. Możemy pojechać moim surgentem. Jezu, co ja gadam, przepraszam. Surgentem? Nie, surgentem. Chodziło mi o Dubstep. Nie surgent stary, tylko Camacho. O, chodziło mi o Camacho. Dobra, srał to pies stary. I powiedz mi, gdzie my chcemy jechać w końcu? Do fabryki. Tylko potrzebuję w razie W, jakby tam coś zostało, to żeby wziąć. Wiesz co, reakcja, w ogóle muszę z tobą pogadać, bo chciałbym mieć swoją przestrzeń też w garażu. Nie chcę, żeby ta auta stała. Weź tam podjeźdź tam pod ten zakręt. No to później to załatwimy, jak już będziemy mieć spokojny dzień. Jeszcze chcę załatwić dwie rzeczy i tutaj. A to nie zostawię tego Lambo tak tam otwartego, co? Bo jednak to jest najdroższy samochód tutaj. Ale to przecież jesteśmy u ciebie, Willi, jest tutaj wszystko, zamknę go na klucz. No, chodzi mi o to, żeby na noc, że jak będzie jakaś burza albo jakieś gradobicie, to żeby go nie obiło, nie? No, na razie zostawimy. Czym jedziemy? Tap z tą. Wsiadaj za kierownicę. Wsiadaj. Prowadź. No to dawaj. Ja się zgubię. Wiecie, bo do Lambo nie wsadzę dużo rzeczy, a gdybym musiał wziąć jakąś skrzynkę czy coś, widzowie, to bym musiał ją zapakować tutaj do bagażnika czy coś, więc to jeszcze tą sprawę dzisiaj muszę załatwić i w sumie taki trochę luźniejszy dzień będzie. Znaczy i tak jest nie wiadomo jak luźny, bo załatwiamy tylko takie na razie łatwe rzeczy. W sumie wróciliśmy z wakacji, a i tak cały czas razem siedzimy, nie? No widzisz? I ten świat mały? Co to jest? To
To Rekin tam jest, no. A to Quick J. To nie dobra. Quick J. No Quicki tam jest za autem. A tamten, dobra. No. Dobra, nie strasz. Cześć. Co nie strasz, co ty? No podjeżdżacie dubstop. Cześć Rekin. Cześć. Boże, ty też fryzura nowa. Taka jak Leonardo trochę. Stary, wszyscy się zmieniają. Ta, no czas leci, nie? Co ty myślisz, że w miejscu będziemy stać? Dobrze cię widzieć, co tam? Jak tam? Co dobrze widzieć, fajnie. Ty co, ogarnąłeś się już? Ten powrót? Nie ogarnąłem, zacząłem samolotami latać tak głębiej. Tak. Głębiłem się w to. To dobrze, ten, ja przyjechałem właśnie, bo nie wiem co robić z tą firmą. Dokumenty pożyłem, przyjechałem posprawdzać i... Wiem, ale też zlecę nie ma cholera i zastanawiam się, czy ten biznes już po prostu nie srać. Samochody gdzieś Tina je zaparkowała, trzeba je odebrać. Tak, się nie mają produkty zwykłą bronią, Gamonation, kurde. Niekoniecznie MK2. Kurde, to też jest dobry pomysł, tylko potrzebowałbym... Ten biznes miał od groma. Jakiś dobry, no kurde, ej, to jest dobry pomysł, Quickie. Tu rzeczy z Quickiem pakuję, bo już zbieram się stąd, że z tego nic nie będzie raczej. O kurde, i teraz mam menty w głowie, jak mi takie teksty gadasz, nie? Pamiętaj, że masz jeszcze lotnisko. No wiem, no też to lotnisko teraz mamy w paletu, właśnie nie wiem, czy się na nim nie skupić bardziej. Jeszcze zyski będą z tego na pewno, jeżeli to rozwiniesz dobrze. No na pewno z lotniska będą lepsze niż z jakiejś małej fabryki. Swoją linię lotniczą? Kurde, no linię lotniczą to nie wiem, ale może jako... Kurde, nie wiem, stary. Jakoś... Robi to na lotnisko jakieś państwowe? A ty nie chciałby, ty nie możesz sobie jakichś papierów zrobić na instruktora czy coś? Nie wiem, mam jakby bliżej mi do tego niż tobie na pewno, więc mógłby to no, ogarnąć. To prawda, ja nawet nie mam licencji. Czekaj, ktoś podjechał? O co chodzi? Nie wiem. Co to za Google się? A ten na prawo z Family Stock, to twój człowiek, tak? A, jego człowiek jakiś. Co za typy? Nie wiem. Twoi nowi klienci? Nie, czekaj, Rex. Ten, młody, idź zobacz, co to za osoby. Pogadaj z nimi, co chcą. No, a ty, Rześki, pomyśl, stary, o tym zostaniu instruktorem, czy coś. Rześki? Tfu, Rekin, ja pierdzielę. Wybacz, chłopie, tak wróciłem i nie umiem się przestawić czasami. Spoko. No, pomyśl o tym. Wiem. Drogie jest, więc pieniądze mi nie przeszkodzą. Dobrze. A jak stoisz z kasą? Nie git. No i co chcą? Szefem potrzebują. Szefem? Dobra, dajcie mi chwilę. No witam panowie, jestem, chcieliście porozmawiać z szefem, czym mogę pomóc? No fajną tutaj macie tą fabrykę panowie. Dużo to musi zarabiać, nie? No fajna, bardzo fajna fabryka, a co? No może szukacie jakiejś ochrony? Ochrony? Nie bardzo. Jakby mamy tutaj zatrudnioną firmę ochroniarską. Dajemy sobie radę, panowie, ale dziękujemy za propozycję. Możemy w czymś pomóc? No szkoda by było. Ale co szkoda? A kto będzie chronił, jak na przykład ktoś was ukradnie w nocy? No, ochrona. Albo jakiś pożar będzie. No to chyba ochronę od tego mamy i mamy też straż pożarną, która gdzieś tutaj niedaleko ma swoją siedzibę, prawda, panowie? Nie rozumiem. No dobra, ale chłopie. Ty, ale przepraszam bardzo. Ty rozmawiasz z kolegą na podwórku, czy jednak przychodzisz tutaj ze mną normalnie porozmawiać? Przychodzę z tobą porozmawiać normalnie, ale... Problem masz? Ty, czekaj. Weź Quicki tego gościa. Siapi. Słuchaj, potrzebujecie ochrony, czy nie? Nie potrzebujemy. Zostaw szefa. Ty, weź Problem tego młodego, Quicki. Weź go. Po co? Ten, dobra, panowie, ej, ty, chłopie, czekaj, panowie, z kim panowie, ty gadasz? Panowie, spokojnie, możemy schować tą broń, okej? Okay? Chowajcie za ławki, bo się jeszcze... Nie musimy wcale robić jakichś głupot, możemy tą broń odłożyć i normalnie się dogadać. Jakiej sprawie tu przychodzicie? Spokój się, gówniaku. Schowaj tą broń, gówniarzu. Wow. Co robisz? Ej, co ty? Cholera! Boże, co ty zrobiłeś? Ktoś ty odwalił. Co robicie? Dobra, spadamy, panowie do fur, spadamy, nie tutaj! Rax, do auta! Rax, do auta! Nie tutaj! Dawaj, szybko, spadajcie! Już! Jazda! Nie tutaj, Rax! Jedź! Boże! Czekaj! Co to miało być, stary? Nie wiem, stary, co to miało być, co ten człowiek, gdzie ja zrobił, dzwonię do niego, żeby spadali stamtąd! Boże, jeszcze pod fabryką! Ja pierdzielę! Quickie! Bo wyjechali się stamtąd? Tak. Tamten, wszyscy stamtąd pojechali? No, mój został. No, idiota, czemu on strzela pod fabryką? Nie wiem, cofam się po niego.
Zaraz do was dotrę. Za nami chyba ktoś jedzie. Dawaj tu na lewo, Rex, na lewo, na lewo, na lewo. Będziesz strzelał? Kurde, nie, walą, ja pierdzę, no chyba nie mamy wyjścia. Dawaj, dawaj gdzieś, w tutaj jakieś spokojne Ślepa miejsce. Uliczkę? Nie wiem, gdzieś tutaj. Boże. Ach, dobra. Dobra, tutaj stawaj, dawaj. Co to są za typy, stary? Widziałeś kiedyś takich? Dobra. Uważaj, uważaj, Rax, uważaj. To jest, są tu. Zostaw, niech jeszcze jeden jakiś zostanie. Dobra, jeden leży, jeszcze jeden z tyłu. Czekaj, 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 jeszcze jakiś jest? Nie, wszyscy leży. Czekaj. Kurde. Co to za typ? Ten chyba nie widzę. Strzelam z tyłu. Ta z tyłu. Strzelaj, strzelaj. Dawajcie go. Nabroiłeś tu łap tamtego. Co to? Kolejny? Dostał. Ja go potrąciłem, to jest ten, który leży. Widziałeś kiedyś takich? Walo znowu. Stary, biorę sobie dawcy kralny, już kończę. Widziałeś kiedyś takiego, tego? Patrz. Stary, nie. Co to są? To nie są żadni stary, nie wiem. To jest jakaś mafia. Mafia? No ziomek w rękawiczkach przyjeżdża z gnatem. Dobra, czas jest. Nie, może ma jakieś dokumenty, czekaj. Dobra, pozbądźcie się ich, uciekamy stąd. Czekaj, szukam dowodów. Trzeba stąd spadać. Dobra, mam dowód, stary. Spadamy stąd, czy strzelamy z nimi? Spadamy, nie ma sensu. Rax, twoja dubsta jest rozwalona, nie ma sensu jej brać. Siadajmy tu. Wsiadaj z drugiej strony. Już idę. Dobra, jedźcie, cieć, spadamy. Już. Dobra, mam jego dowód osobisty. Zabrałem jego dokumenty, cały portfel. Sprawdź, kto to jest, Rex. W najbliższym czasie. Spadamy. Okay. Nie wiem, jedźcie. To jest jakiś jego Velasquez. Wkurzyli mnie. Wkurzyli cię? Weź ogarnij tego gościa, Quicken. Wystarczy. Nie, samochodzie, ty. Co? To był ten w samochodzie, ten ta, taki dzielny. No widzę dzielny, odpowiesz wracamy za to. Wracamy na ośkę, stary, ta. Musimy z nim pogadać. Boże, widzowie, nie wiem co to była za chora sytuacja, ale ten gość odwalił mega przypał. Mogliśmy to załatwić dosłownie rozmową, a tutaj wyszła jakaś zadyma. I co za idiota? O kurde, no to musimy to wyjaśnić.